Cześć, nazywam się Patrycja Kamińska i jestem studentką Uniwersytetu WSB Merito. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z dr Joanną Wieprow, specjalistką w dziedzinie finansów przedsiębiorstw osobistych i behawioralnych. Czy wiesz, że? Czy wiesz, że decyzje inwestorów nie są racjonalne? Decyzje inwestycyjne podejmowane na rynkach finansowych uzależnione są od wielu czynników. Wśród nich istotne są czynniki psychologiczne i właśnie one stanowią przedmiot badań finansów behawioralnych. Finanse behawioralne łączą w sobie aspekty psychologiczne i finansowe i pozwalają uniknąć pewnych pułapek i podejmować racjonalne decyzje inwestycyjne. A na czym polega trudność w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw? W zarządzaniu finansami przedsiębiorstw jest wiele trudności. Jeżeli miałabym wskazać jakieś konkretne obszary, które są najbardziej istotne, to zarządzanie płynnością finansową, optymalizacja kosztów i pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą, zarówno na rozpoczęcie, jak i w trakcie trwania działalności przedsiębiorstwa. Jak wyglądają zajęcia na naszym uniwersytecie z zakresu finansów? Na naszym uniwersytecie łączymy teorię z praktyką. W trakcie zajęć pracujemy na rzeczywistych przypadkach biznesowych, analizujemy sprawozdania finansowe spółek. W takim razie jakie umiejętności zyskuje nasz absolwent? Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do pracy w sektorze finansowym. Są specjalistami z zakresu doradztwa inwestycyjnego, analizy finansowej czy zarządzania projektami. Dzięki temu mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych czy bankach. Czy w trakcie zajęć studenci uczą się zarządzania swoimi finansami? Program studiów obejmuje zakres finansów osobistych. Na zajęciach studenci uczą się, jak tworzyć domowy budżet, jak nim zarządzać i jakie są zasady oszczędzania. Ponadto analizujemy dostępne formy inwestowania kapitału, oceniamy ryzyko z tym związane i tworzymy portfel inwestycyjny. Ciekawostką jest, że na zajęciach poruszamy również aspekty psychologiczne podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A więcej o możliwościach i finansach dowiecie się na Uniwersytecie WSB Merito. Do zobaczenia.